Większość naszych internautów popiera plan zakazu wyprzedzania tirów przez tiry. Posłuchajcie opinii warszawiaków na temat takiej właśnie rządowej propozycji. Laserem w satelitę. Nowa rosyjska technologia wojskowa niepokoi Amerykanów. O groźbie wojny w kosmosie opowie nasz moskiewski korespondent. A gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie minister zdrowia. Z Konstantem Radziwiłłem będzie rozmawiał Marcin Zaborski. Na rmf24.pl popiera plan wprowadzenia zakazu wyprzedzania ciężarówek przez ciężarówki na drogach krajowych i autostradach. Tylko 1/3 z głosujących jest przeciwko. Najnowszy plan Ministerstwa Infrastruktury ujawniliśmy dziś w Faktach. O zdanie zapytaliśmy też warszawiaków. To jest bardzo, bardzo dobry pomysł i zapobiec może wielu wypadkom. Samochód ciężarowy, zanim wyprzedzi, to nawet i kilometry mijają. Jednak inni zwracają uwagę, że będzie to sztuczny przepis, który utrudni życie kierowcom tirów. Oni też mają swoje jakieś określone godziny pracy i no, jeżdżą, wydaje mi się, że z przepisami. Wciąż czekamy na wasze opinie. Wejdźcie na rmf24.pl. I oddajcie swój głos. Rosja opracowuje laserową technologię zestrzeliwania satelitów, alarmuje Pentagon. Według dowództwa strategicznego armii USA Stratcom należy podjąć kroki, które uniemożliwią Rosji przeniesienie wojny w kosmos. Amerykanie twierdzą, że Rosja, ale także Chiny opracowują broń, która rozmieszczona na orbicie okołoziemskiej będzie sterowana z Ziemi. Poza tym od prawie 40 lat Rosja pracuje nad bronią niszczącą satelity. Stany Zjednoczone oceniają, że oba te kraje niebawem osiągną możliwość zniszczenia amerykańskiego systemu wojskowych satelitów. Rosja reaguje jak zwykle, zaprzeczając. Władimir Komojedow z Komisji Obrony Dumy twierdzi, że to kolejny amerykański blef, a Stany Zjednoczone mają blisko 500 satelitów i dzięki temu monitorują całą planetę. Relacjonował nasz korespondent w Moskwie, Przemysław Marzec. A to będzie mały kosmos. Około 300 rowerzystów wyjedzie za chwilę na ulicę Wrocławia. Przed utrudnieniami związanymi z zimową masą krytyczną ostrzega nasz reporter Bartłomiej Paulus. Rowerzyści wyjadą z placu Bema, pojawią się m.in. na Świętej Jadwigi, Piaskowej, Grodzkiej, Kazimierza Wielkiego i wjadą do ścisłego centrum, by przez Kurzy Targ dojechać do wrocławskiego rynku. Przejazd i utrudnienia potrwają pół godziny. Rowerzyści chcą zwrócić uwagę na potrzebę budowy pasów kontraruchu. Chodzi o możliwość wjazdu dla jednośladów w ulice jednokierunkowe pod prąd. Dokładnie 18:02, czas na popołudniową rozmowę w RMF FM. Witamy serdecznie Marcina Zaborskiego i jego gościa. Dzień dobry, w naszym studiu minister zdrowia i senator Prawa i Sprawiedliwości, Konstanty Radziwiłł. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Teoretyczny scenariusz na początek, oczywiście nie życzę jego spełnienia, ale wyobraźmy sobie, że jedzie pan rządową limuzyną, która uderza w inne auta na drodze, czyli bierze pan udział w karambolu. Są poszkodowani, którzy trafiają do szpitala. Co pan robi? No, zanim trafią do szpitala, udzielam im pomocy, bo jestem lekarzem. A kiedy już trafili do szpitala? Może jednak cofnę się do samego początku, to znaczy oczywiście można to nazwać rządową limuzyną, ale ja zwracam uwagę, że samochód, którym jeżdżę, samochód po prostu, to nie jest ani nic nadzwyczajnego, jeśli chodzi o jego markę, ani też nie dysponuję kogutami, nie jeżdżę na sygnale, więc raczej jeździmy normalnie, tak jak... Wsiadłby pan do innego auta i pojechał szybko w stronę Warszawy po takim wypadku? Czy bym się przesiadł do innego samochodu? Tak. Bo jeżeli rannym udzieliliśmy pomocy, no to dalej trzeba się przemieszczać. Rozumie pan, dlaczego pytam. Antoni Macierewicz po wypadku pod Toruniem wsiadł szybko w inne auto i pojechał do Warszawy na galę poświęconą Jarosławowi Kaczyńskiemu. Minister Macierewicz nie jest lekarzem, więc rozumiem, że no, jego obecność dalej... Zresztą nie wiem, co tam się stało dokładnie. Jeśli nie trzeba było wprost udzielać pomocy komuś, no to on jest w pracy, rozumiem. Pan kolega z Senatu, Marek Borowski, napisał tak o tym, co się stało. Wytyka Antoniemu Macierewiczowi, że nie zainteresował się rannymi i że uciekł z miejsca wypadku. Nie, no... Znaczy, nie było mnie przy tym, ale nie sądzę, żeby pan minister Macierewicz uciekał i nie szybko zainteresował się. Szybko jechał, panie ministrze, z tego, co widzimy, jeśli chodzi o czas przejazdu. To chyba nie on kierował tym samochodem. No właśnie, to też jest pytanie, kto kierował. Panie redaktorze, no kierują kierowcy. Nie do końca rozumiem cały ten temat. No, oczywiście człowiek, jeżeli uczestniczy albo jest świadkiem wypadku, no w moim przypadku sprawa jest zupełnie jasna. No, jestem lekarzem, jestem oczywiście zobowiązany do tego, żeby
ratować, być, prawda, interesować się do końca, no, jak karetka zabiera pacjenta, znaczy osobę poszkodowaną, no to ta rola się kończy, prawda? Można mówić również o jakimś właśnie rodzaju takiej no, empatii czy czegoś takiego, no i to już jest kwestią bardzo ocenną. Nic nie mam do powiedzenia w tej sprawie, bo nie było mnie tam, nie widziałem tego. A wie pan, jeszcze się przyznam do jednej rzeczy. Nie mam telewizora, więc tak nie do końca wiem. Nie tylko w telewizji o tym mówią, panie ministrze, ale zostawmy. 31 grudnia tego roku z głównej siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia będzie pan odkręcał tabliczkę z napisem NFZ? No nie wiem, czy ja będę ją odkręcał, ale w każdym razie rzeczywiście fundusz zniknie. I kiedy zniknie NFZ, znikną limity przyjęć pacjentów u lekarza? Panie redaktorze, fundusz nie zniknie dlatego, że jest straszny, zły. Niektórzy tak mówią, tylko dlatego, że jest narzędziem albo instytucją, ramieniem tak zwanego powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a to znika. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne, które wbrew nazwie nie jest wcale powszechne, bo około 7% Polaków nie ma uprawnienia, nie jest ubezpieczone, a zatem nie jest uprawnione do publicznego systemu, do korzystania z publicznego systemu służby zdrowia i to zmieniamy, ale prawda? Pytanie, co się tak naprawdę zmieni? Czy znikną limity przyjęć pacjentów? Nie, panie redaktorze, akurat jeśli pan o to pyta, to przede wszystkim zmieni się to dla tych, którzy dzisiaj nie są uprawnieni do korzystania ze służby zdrowia. Czyli będzie, prawda, więcej pacjentów w kolejce do lekarza? Będzie, no, panie redaktorze, wszyscy jesteśmy tacy sami i dzisiaj, jeśli pan czasem bywa u lekarza czy w szpitalu, był pan w publicznym szpitalu, czy w publicznej przychodni, no to okazuje się, że pierwsze pytanie, które panu zadają, to jest nie co panu dolega, tylko czy jest pan ubezpieczony, okay, a następnie jest sprawdzenie we WUS-iu, prawda? Tabliczka Narodowy Fundusz Panie Zdrowia, redaktorze, ale jest wiele osób i przypuszczam, że w tej redakcji też tacy są, którzy pracują na przykład na umowie o dzieło i to jest właśnie, to nie są Marsjanie, to są konkretni ludzie, którzy dzisiaj nie mają prawa się leczyć. Czyli po likwidacji i ci ludzie NFZ, będą mieli prawo się leczyć. Wciąż pacjenci będą przychodzili do okienka, gdzie jest rejestracja do lekarza i na przykład we wrześniu usłyszą, że do końca roku nie ma już zapisów do tego czy innego specjalisty, bo jest limit. Przede wszystkim usłyszą, że mogą się leczyć, jeśli są Polakami albo rezydentami Rzeczypospolitej. Ale ja o to pytam, panie ministrze. No, limity zostają czy znikają? Panie redaktorze, pewnie z dnia na dzień nie znikną, ale z całą pewnością w ogóle ma to luźny związek z tym, o czym rozmawiamy, z tym a pytaniem. A ja jednak wracam do tego, co Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało, kiedy było w opozycji. Panie ministrze, proszę pozwolić. Kolejki znikają już w tej chwili, bo na przykład wprowadzamy kompleksowe produkty świadczeń zdrowotnych w zakresie na przykład ortopedii i kardiologii i wygląda to w ten sposób, że jeśli pacjent ma zawał, leży w szpitalu, to szpital zaraz potem załatwi mu, jest zobowiązany do tego, żeby załatwić mu wizytę u lekarza specjalisty i rehabilitację kardiologiczną. Tego dotychczas nie było, bo pacjent wychodził ze szpitala sam z własnym problemem i musiał się ustawiać w kolejce. No, kolejka znika. A o już ile teraz zmniejszą już się teraz koszty obsługi systemu dzięki temu, że zlikwidujemy Narodowy Fundusz Zdrowia? Koszty obsługi systemu, znaczy ja powiem tak, w ogóle jak pan mnie pyta o jakieś oszczędności w służbie zdrowia, to ich nie ma i nie będzie. Ja pytam, bo w służbie tylko, czy zdrowia, koszty obsługi systemu w służbie się zdrowia jest pieniędzy za mało, urzędniczy, prawda? Tak, będą mniejsze, no choćby właśnie, choćby w tym obszarze, w tej chwili panu nie podam kwoty, ale to jest dużo pieniędzy, to są pieniądze przede wszystkim na przykład poświęcone na obsługę właśnie sprawdzania, czy ktoś jest ubezpieczony, czy też nie. Zresztą nie tylko po stronie funduszu, ale także po stronie szpitali i przychodni. Znikną, bo tam urzędnicy są funduszu, ale będą urzędnicy w urzędach wojewódzkich, którzy się będą musieli tym zajmować. No właśnie tym się nie będą musieli zajmować, ale ponieważ przepraszam. Ja mówię o tej konkretnej funkcji funduszu, która zajmuje nie tylko dużo miejsca, czasu, pracy i tak dalej, ale również pieniędzy. Jest jeszcze drugi obszar, który znika. To są naprawdę tak duże pieniądze, że duże odczujemy pieniądze. To jest kilkaset milionów złotych. Rocznie. Tak. Jest jeszcze drugi rodzaj oszczędności, które przewiduje, czy powiedzmy niemarnowania pieniędzy. To jest to, co dzisiaj obserwujemy, no bo krążą pieniądze publiczne. Jest bardzo wielu obywateli, za których składki do funduszu wpływają nie od nich samych, tylko od różnych instytucji publicznych. To są rolnicy, bezrobotni, to są no, cała armia ludzi, którzy są beneficjentami ZUS-u, prawda? Czyli renciści, emeryci. Za nich wszystkich
pieniądze, które mniej czy bardziej pochodzą z budżetu, albo pośrednio, albo bezpośrednio, krążą po systemie między jedną instytucją publiczną i drugą i oczywiście topnieją przy tym. Panie przy ministrze, tym wszystkim jest zatrudnionych mnóstwo ludzi. To są dzisiaj, konkretne oszczędności. Panie ministrze, powie pan dzisiaj, jak kilka tygodni temu, że smog to jest zagrożenie troszkę bardziej teoretyczne, że wielokrotnie bardziej szkodliwe jest palenie papierosów? Bardziej szkodliwe jest palenie papierosów. Wciąż będzie pan to powtarzał, oczywiście, że smog tak to jest teoretyczne zagrożenie? Nie, niczego takiego nie powiedziałem. To jest pół zdania wyciągnięte z kontekstu. I nie ma w tej chwili żadnego powodu do paniki. Nie sądzę, żeby bicie na alarm byłoby tutaj odpowiednią reakcją. Lubimy mówić o zagrożeniach troszkę bardziej teoretycznych. W sytuacji, kiedy styl życia, jaki przyjmujemy, jest wielokrotnie bardziej szkodliwy. No niestety tak jest. I tak pan uważa. Tymczasem Naczelna Rada Lekarska alarmuje dzisiaj. Panie redaktorze, pani premier oczywiście smog apeluje jest o podjęcie problemem. Pilnych działań w tej sprawie. Tak, i podejmujemy je. Rząd od paru tygodni zajmuje się problemem smogu, ale to nie jest rzecz, którą można rozwiązać z dnia na dzień. I głównie leży poza resortem zdrowia. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że zanieczyszczone powietrze jest czynnikiem ryzyka wielu problemów zdrowotnych. Czyli zgodzi się pan ale z Naczelną Radą Lekarską, panie, że smog jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców? Ja się zgadzam ze wszystkimi ekspertami, którzy to potwierdzają. Natomiast zdecydowanie namawiam tych, którzy słuchają tej naszej rozmowy, żeby przede wszystkim prowadzili zdrowy styl życia i między innymi, albo przede wszystkim, jeżeli mówimy o zdrowym powietrzu czy czystym powietrzu, nie palili papierosów. Bo najbardziej, powiedziałbym, śmieszna jest sytuacja, kiedy człowiek, który pali papierosy, wkłada maseczkę, kiedy wychodzi na dwór. No, to jest po prostu nieporozumienie. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Już teraz rozmawiamy na rmf24.pl i w serwisie interia.pl. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł jest naszym gościem. Panie ministrze, w ilu szkołach mamy dzisiaj gabinety stomatologiczne? Bezpośrednio w samej szkole? Tak, w szkole. No takiej statystyki nie mam, ale jest to stosunkowo niedużo szkół. A wie pan może, w ile nowych gabinetów udało się otworzyć bezpośrednio w szkołach, odkąd rządzi Prawo i Sprawiedliwość? Panie redaktorze, ważne jest, żeby dzieci miały dostęp do stomatologa. A czy ten gabinet jest wewnątrz szkoły, czy na zewnątrz szkoły, jest zdecydowanie drugorzędny. Program Prawa i Sprawiedliwości. Zadbamy o powrót gabinetów stomatologicznych i opieki pielęgniarsko-lekarskiej. No tak, ale chodzi... Mowa ale, była o gabinetach. Tak, no, panie redaktorze, ale chodzi o to, żeby był dostęp do leczenia stomatologicznego i tu są bardzo konkretne kroki. Na przykład wprowadziliśmy... Obserwując taką, powiedziałbym, niechęć lekarzy dentystów do leczenia dzieci, bo to się mniej opłacało, wprowadziliśmy bardzo proste narzędzie, jakim jest wskaźnik 1,2. Po prostu jak gdyby o tyle podwyższamy opłacalność leczenia dzieci i wydaje się, że to jest jeden z mechanizmów, które powinny bardzo wyraźnie zadziałać. Ale pewnie obaj rozumiemy, że jeśli jest gabinet w szkole, to jest idealna sytuacja. Panie redaktorze, taką ani nie ma tylu stomatologów, ani nie ma chęci do tego, żeby te gabinety tam zrobić, a już nie mówiąc o ogromnych pieniądzach, bo dzisiaj gabinet, taki przyzwoicie wyposażony gabinet stomatologiczny, to jest 500 000 zł. Myśli pan, że ktoś, kto pisał program Prawa i Sprawiedliwości, nie wiedział tego wszystkiego? Panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam, chodzi o... No, pan rozbiera zdanie na części, nie, a ja mówię o problemie. Przeczytać to, co tu jest napisane. Tak, problem polega na tym, że jest ogromny, niezwykła powszechność próchnicy wśród dzieci i słaby dostęp dotychczas do leczenia stomatologicznego także dzieci. I to się musi zmienić i to się zmienia. Będzie pan umierał. To jest istota sprawy. Będzie pan umierał za apteki dla aptekarzy? Za to hasło apteki dla aptekarzy? Nie będę umierał za to hasło i... To jest hasło ukute przez dziennikarzy raczej niż... Rozumiem, że pan nawiązuje do... Ale wsłuchuje się w obrady sejmowej komisji, podkomisji, na której słyszę, Ministerstwo Zdrowia chce, żeby tylko farmaceuci mogli prowadzić apteki. Nie, popiera ten pomysł. Nie, nigdy takie stwierdzenie ze strony ministerstwa, przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia nie padło. Nie. Proszę pana, ten projekt, który jest w Sejmie, który dotyczy tej kwestii, mówi tylko o nowych aptekach, o nowo tworzonych aptekach. Trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, w Polsce aptek jest dosyć. Tak naprawdę tworzenie dodatkowych aptek jest możliwe czy potrzebne w wyjątkowych przypadkach, głównie tam, gdzie powstają nowe osiedla. W takich miejscach
aptekarze mogliby tworzyć apteki i uważam, że to jest słuszne podejście. Czyli ministerstwo chce, natomiast, żeby otwierać nowe apteki mogli tylko aptekarze? Tak, tak. Jest, pan, to znaczy, to jest stanowisko ministerstwa. To jest, powiedziałbym, stanowisko nas w kierownictwie ministerstwa, bo oficjalnego stanowiska nie ma, dlatego że to jest poselski projekt, prawda? Także to nie jest zdanie Ministerstwa Zdrowia, ale tak, ja się zgadzam z taką formułą, dlatego że niestety trzeba powiedzieć, że jeśli w sytuacji, zwłaszcza gdzie tak naprawdę nowych aptek nie potrzeba, pozwolimy je tworzyć sieciom, to istnieje duże ryzyko, że będzie powstawać cały szereg takich aptek, które w gruncie rzeczy służą zupełnie czemuś innemu niż dostarczanie leków pacjentom. Tyle, że z panem nie zgadza się wicepremier Mateusz Morawiecki, który mówi, że była dyskusja na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów i tam zdecydowano, że apteka nie powinna być tylko dla farmaceuty. To jest zupełnie normalne, że punkty widzenia w zależności od tego, czym, co jest przedmiotem ekspertyzy, się różnią i ta dyskusja się odbywa. Jeszcze raz powtarzam, projekt ma charakter poselski, a wracając do pierwszego pytania, za tę sprawę nie będę umierał. No ale jednak, wsłuchuje się pan w tę dyskusję, słyszy pan wicepremiera Morawieckiego, który mówi, że okej, ważne jest, żeby w aptece był farmaceuta, że to jest wymóg absolutnie bezwzględny, ale no to już, jest jasne. Dlaczego wokół tego w ogóle nie ma to dyskusji? Dlaczego tak, pana zdaniem tylko farmaceuta no już powinien dlaczego otwierać? Dlaczego ktoś, kto nie jest farmaceutą, nie mógłby dlatego, prowadzić że niestety apteki, mamy, zatrudniając farmaceutę? Dlatego nie wyrażam zdania Ministerstwa Zdrowia, tylko wyrażam swoje zdanie. Niestety jest bardzo dużo patologii w obszarze, w którym, no, powiedziałbym, ta apteka nie jest tak do końca tworzona po to, żeby obsługiwać mieszkańców. I o to tylko chodzi. Mamy problem wyjeżdżających z Polski leków, znikających leków i w efekcie niedostępności leków, a to się zdarza w takich aptekach, które można by określić mianem aptek duchów. Niestety jest duże ryzyko, że jeśli pozwolimy tworzyć apteki w miejscach, w których nie potrzeba ich po prostu, to będą powstawać tam apteki duchy po to tylko, żeby pompować leki za granicę. To jest bardzo konkretne niebezpieczeństwo i myślę, że musimy sobie wszyscy z tego zdawać sprawę. Proszę mi wierzyć, jest wielu pacjentów, którzy do aptek idą i okazuje się, że nie ma leku, który powinien tam być. Gdzie on jest? On jest wyeksportowany właśnie przez nieuczciwych handlowców, którzy traktują obrót lekami raczej jako przedmiot zysku, dorabiania się fortun, a nie służenia pacjentom, dla których apteki powinny być po prostu placówką zdrowotną. Panie ministrze, czy kiedy tak zwana medyczna marihuana będzie już w Polsce legalna po przyjęciu przepisów, nad którymi właśnie pracuje Sejm, będzie refundowana? Może nie medyczna marihuana, powiedziałem tylko tak zwana. Tak, aha, okej. Okay. Wiedziałem, że pan to produkty pochodzące od marihuany stosowane w celach medycznych, tak. Moje stanowisko w tej sprawie jest bardzo jednoznaczne. Dowody na skuteczność tych, w skrócie mówiąc, marihuany w stosowaniu w medycynie są bardzo słabe. Ale to jest zupełnie inna dyskusja. Tak, ale ja pytam konkretnie, czy będzie refundacja tych preparatów? Istnieje zachęta, wyniki badań zachęcają do tego, żeby kontynuować różnego rodzaju terapię, głównie o charakterze eksperymentalnym. I jest niewielka grupa pacjentów, dla których prawdopodobnie, jeżeli umożliwimy taką sytuację, będą recepty. No i ci pacjenci powinni dostać te leki tak samo jak te preparaty, tak samo jak wszyscy inni. Prawda? Co to znaczy niewielka grupa? To znaczy, że nie każdy pacjent, który będzie kupował na receptę ten preparat, będzie mógł skorzystać z refundacji? Panie redaktorze, ja mówię o konkretnej sytuacji, bo nie wiem, czy pan wie, że jestem pierwszym, jak dotychczas jedynym ministrem, który sprowadza te preparaty do Polski dla pacjentów, dla których lekarze wystąpili z takimi wnioskami i wszyscy dostają te preparaty za darmo, więc dlatego ja nie pytam, mam z tym czy problemu tak żadnego. Będzie tak, dalej, oczywiście. Czy będzie rozszerzenie tej refundacji na wszystkich pacjentów, którzy będą chcieli skorzystać z tego po przyjęciu nowych przepisów? Znaczy, ja nie przewiduję, żeby ta sytuacja, która by powstała po wejściu w życie nowych przepisów, raptem powiększyła liczbę pacjentów w sposób istotny, bo niby dlaczego? Dzisiaj każdy pacjent, w stosunku do którego lekarz występuje o sprowadzenie marihuany, dostaje ją za darmo. I w zasadzie ja bym powiedział tak, że ta zmiana, która w tej chwili jest na stole, powiedzmy, w Sejmie,
Ona tylko sankcjonuje pewnego rodzaju, czy bardziej systematyzuje rozwiązanie, które będzie, no, można powiedzieć, wygodniejsze dla pacjentów, że nie trzeba będzie składać tego wniosku do ministerstwa, tylko po prostu mieć receptę od lekarza. Bezpośrednio do lekarza. A czy konopie, no tak, konopie mają być w myśl tego rozwiązania, które prawdopodobnie wyjdzie z Sejmu, mają być sprowadzane z zagranicy? Konopie do produkcji tych preparatów? Nie tyle konopie, co susz i olej, czy tam żywica z konopi. Ich uprawa w Polsce nadal ma nie być możliwa. No tak, bo ja jako minister zdrowia, mówię bardzo wyraźnie. Zapotrzebowanie na leki tego typu w Polsce dzisiaj jest bardzo niewielkie. I wobec tego... Ale może ono wynika się z tego, że do tej pory nie były te leki w Polsce No ale jeszcze raz panu powtarzam, że są stosowane i wszyscy pacjenci, w stosunku do których są wnioski od lekarzy, dostają te preparaty bez problemu i za darmo. Wobec tego, no ja wiem, ilu jest takich pacjentów, to jest kilkadziesiąt osób. Czy pan zakłada, że nie byłoby zainteresowania uprawą? W tej sytuacji zapewniam pana, że ewentualne uprawy w Polsce, które... No, to jest w końcu narkotyk. Wobec tego musielibyśmy oprzyrządować różnego rodzaju instytucjami, restrykcjami, kontrolą, sprawdzaniem i tak dalej, że to się zwyczajnie nie opłaca. Ale może ktoś będzie chciał skorzystać, zaryzykować, dlaczego mu nie pozwolić? Panie redaktorze, sprowadzamy z zagranicy wiele innych leków, które kosztują dużo, dużo więcej. I naprawdę w całym budżecie służby zdrowia ewentualne sprowadzanie nawet znacznie więcej niż w tej chwili, to nie jest żaden problem. Tutaj nie ma mowy o tym, żeby Polska nie, z całą pewnością z tego powodu nie stałaby się zagłębiem produkcji leków marihuany. A niestety mam wrażenie... To pan pewnie słyszał, właśnie, panie redaktorze. Dlaczego Polska daje zarobić, czy chce dać zarobić zagranicznym firmom? Ja odrzucam to w ogóle, dlatego że tu nie ma mowy o żadnym zarabianiu. Żadne hektary marihuany czy tam konopi indyjskich nie są potrzebne w Polsce do obsłużenia tych bardzo niewielu pacjentów. Natomiast jeżeli jest tak, że rozmawiamy na ten temat i minister zdrowia jest w to zaangażowany, to ja, mój przekaz jest bardzo wyraźny. Tak, jeśli są potrzebne leki dla pacjentów, to o tym możemy rozmawiać. Natomiast na pewno nie wpuścimy tutaj narkotyku dla celów, które nazywamy w tej chwili paradoksalnie rekreacyjnymi. Króciutko. Bo niestety ci, którzy się upierają przy uprawach, mam wrażenie, że mają zupełnie co innego na względzie niż leczenie pacjentów. Panie ministrze, Francja walczy z bezpłatną dolewką w lokalach typu fast food, wprowadza przepisy, które zakazują wydawania dowolnej ilości napoju za tę samą cenę. Znikną maszyny, które to umożliwiają. To wszystko w walce z otyłością. Może to jest podpowiedź dla pana, panie ministrze? Myślę, że w Polsce czeka nas dyskusja na ten temat. Zwracam uwagę, że większość tych napojów, o których pan mówi, zawiera około 5-6 łyżeczek cukru w jednej szklance. I to jest rzeczywiście potężna bomba kaloryczna, bardzo niezdrowa. Myślę, że Ministerstwo Zdrowia przygotuje przepisy podobne. Nie jesteśmy na tym etapie, bo myślę, że to nie należy zaczynać od przepisów, tylko od dyskusji na ten temat, od zachęcania, od uświadamiania. Przejawem takiego podejścia do sprawy była nasza inicjatywa, czy zrealizowana inicjatywa nowelizacji tak zwanego rozporządzenia sklepikowego, które było niezwykle restrykcyjne i spowodowało paradoks. Wciąż, panie ministrze, mamy kłopot z syropem glukozowo-fruktozowym w produktach z tłuszczami trans. Ale nie mogę przeczytać na produktach, co tak naprawdę jest w środku. No i na ten temat powinniśmy dyskutować. Myślę, że z czasem dojdziemy do wniosków takich, że niektóre rodzaje żywności powinny być, no przynajmniej otoczone jakąś restrykcją, albo na przykład to, co, o czym się dyskutowało w Unii Europejskiej bardzo intensywnie, no ale w gruncie rzeczy to przepadło, to było to znakowanie światłami drogowymi, prawda, czerwone, zielone lub żółte. I myślę, że my dojdziemy do tego również w Polsce, ale na razie potrzebna jest raczej dyskusja i edukacja niż restrykcyjne przepisy. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, dziękuję za rozmowę. Dziękuję.